W dzisiejszym odcinku pokażę Ci kolejny pomysł na jedzeniowy podarek, czyli pyszny smakołyk, który możesz obdarować bliską Ci osobę. A będą to migdały w chrupiącej miodowo-cynamonowej skorupce. Przepis jest bardzo prosty i za chwilę, krok po kroku, pokażę Ci, jak to przygotować. Rozpoczynam od tego, że potrzebujemy zrobić taką karmelową zalewę. Żeby przygotować tą karmelową zalewę, potrzebujemy wody oraz cukru. W proporcji dokładnie takiej samej, czyli tyle samo wody, ile cukru. On nam się podczas gotowania rozpuści, więc w zupełności się nie przejmuj, że na tym etapie jeszcze to nie wygląda. Do tego dodaję jedną łyżeczkę cynamonu. To taka połówka oszukana, więc jeszcze dodam drugą. Ok. Do tego dodam wanilię i ja tu mam prawdziwą taką pastę waniliową, nie żaden cukier wanilinowy, tylko pastę, której nie odkręcę. Odkręcę. Odrobina pasty. Hop. No i nazywa się to chrupiące migdały w skorupce miodowej. Żeby miało to skorupkę miodową, potrzebujemy dodać odrobinę miodu. I te wszystkie składniki, które połączyliśmy w tym naszym garnku, lądują teraz, biegnę z garnkiem na palnik, tak żeby powstał mi z tego karmel, do którego potem dodam migdały. Włączam palnik pod moim garnkiem i teraz czekamy, aż cukier zacznie się rozpuszczać, połączy się z przyprawami, czyli z cynamonem i wanilią. I zaczną pojawiać się takie delikatne kratery duszącego się karmelu. Wtedy to będzie moment, żeby dodać migdały, które obtoczą się całkowicie w tym naszym słodkim, słodko-cynamonowym karmelowej luksze. To jest tak naprawdę najbardziej czasochłonny element tego przepisu. Musimy poczekać, żeby woda nam wyparowała i żeby pięknie cukier zaczął się karmelizować. Kiedy wzburzona fala zacznie ustępować takim duszącym się kraterom wulkanu, to będzie oznaka, że cukier zaczyna się karmelizować i jest to odpowiedni moment, żeby wsypać migdały. Migdały możesz użyć ze skórką bądź też bez. Czasami są zwolennicy tego, że ta skórka ma delikatnie goryczkowaty smak i super komponuje się właśnie z cukrem i cynamonem. Ja wolę takie migdały zblanszowane i obrane, ale tak naprawdę w tym przepisie możesz użyć każdych dowolnych orzechów. Mogą to być orzechy włoskie, mogą to być orzechy nerkowca, mogą to być też bardzo zdrowe orzechy brazylijskie. Tutaj dowolność wykorzystania orzechów należy do Ciebie. Ważne jest natomiast to, żeby w odpowiednim momencie wsypać je właśnie do mikstury karmelowej. Moja zaczyna się już karmelizować, za chwilkę będę mogła wsypać migdały do środka. Po czym poznać, że karmel ma odpowiednią konsystencję i temperaturę? Po tak zwanym efekcie nitki, czyli jeżeli podniesiecie łyżkę do góry i zacznie ona delikatnie spływać i się tak rozciągać, to znaczy, że karmel ma odpowiednią temperaturę i konsystencję. Bez używania termometru możecie wtedy się dowiedzieć, kiedy należy wsypać migdały. Mój karmel już jest cudownie zrobiony. Jak widzicie, zeszła piana, która wcześniej buzowała w garnku, a zaczynają się robić takie delikatne kratery duszącego się karmelu. Wsypuję teraz migdały i mieszam je tak, żeby pokryły się bardzo dokładnie tym całym karmelem. Gotuję je w tym karmelu około 5 minut, tak żeby nabrały jeszcze głębszego smaku i delikatnie, żeby te migdały się podprażyły właśnie w tym karmelu.
I tak przygotowane migdały wylewam na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia, tak żeby mi całkowicie ostygły. Wtedy karmel się do nich jeszcze lepiej przyklei. Pokruszę je w dłoniach i przysypię do słoika. W żadnym wypadku nie dotykajcie tego karmelu dłońmi, dlatego że jest to bardzo gorące i możecie się poparzyć. Wylewam migdały w karmelu na blaszkę. Delikatnie rozsmarowuję. I zostawiam je do ostygnięcia, żeby potem je połamać na migdałowe karmelki i przełożyć do słoika, żeby były świetnym, smacznym, słodkim prezentem dla najbliższych. Migdały w karmelu już mi zastygły, połamałam je na takie mniejsze kawałki i tak naprawdę możecie je podarować na talerzu, na tacy jako przekąska dla przyjaciół, ale również możecie je ułożyć w słoiku bezpośrednio na dole. Będą wtedy fajną przekąską taką do wyciągnięcia ze słoika, skosztowania czy dziabnięcia na tak zwany jeden kęs. Są pięknie szkliste. Ten karmel spowodował, że one zrobiły nam się takie, bym rzekła, migdałowe witraże. Wkładam po kolei. Jeden, drugi, trzeci. I jak widzisz, przekąska karmelowa jak najbardziej jest gotowa. Mogę to śmiało przechylić, dlatego że karmel jest delikatnie lepki. Przygotuj taki przysmak dla swoich przyjaciół albo dla samego siebie. Zrób świąteczny prezent.